Dziesiąte urodziny Bloons Tower Defense 5. I słuchajcie, z tej okazji twórcy przygotowali dla nas nie lada niespodziankę. Mamy nową aktualizację. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry właśnie Bloons Tower Defense 5 u mnie na kanale. Klasycznie na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Aż 800 dolarków dostałem, to całkiem sporo. No i słuchajcie, to nie jest taki zwykły update, do jakich przywykliśmy ostatnio, jeśli chodzi o piątkę, bo ostatnio w piątce pojawiały się tylko nowe mapy. A dzisiaj mamy nowego agenta, który nazywa się Ninja Kiwi. Czy ja dam radę go odblokować na pro poziom? Pewnie, że dam radę go odblokować na pro poziom. Ja muszę po prostu 50 ich tylko kupić, a nie 50 postawić, tak? Okej, 50 będę musiał ich postawić. Dobra, nakupuję ich troszeczkę. Ogarniemy sobie, jak ci agenci działają. 56 mam. The Ninja Kiwi kicks so fast bloons are sent flying back. Okej, czyli mam jakąś jednostkę, która kopie te balony i je cofa, coś w tym stylu. Zaraz to sobie przetestujemy. Poza tym, z tego co się orientuję, new season, heli pilot tower, new special missions. Okej, no nie wiem, o co chodzi. Tak czy owak, chcę przetestować tego nowego agenta na nowej mapie, bo nową mapę również mamy. Mapka nazywa się Dance Floor, jest to mapka z poziomu beginner. Mogę się machnąć nawet, dlaczego nie, zagramy na mastery modach impopable. Mastery mody są dosyć trudne. Aha, pojawił się również nowy tryb, tak jak widzieliście, mogłem wybrać coś takiego jak ten. Tryb ten polega na tym, że musimy przejść jakąś mapkę. Ty, ale o co tu chodzi? Aha, pewnie, czekajcie. Zobaczcie w ogóle na mastery modach, okej, dobra. Łatwa sprawa, się wydaje. Na mastery modach lecą od razu niebieskie balony, także nie będzie tak łatwo. Okej, generalnie mapka nie jest jakaś super trudna. No jest z poziomu beginner, więc nie ma co się tutaj dziwić. Dodatkowo, tak jak mówię, pojawił się nowy tryb, nowy poziom trudności o nazwie... Znaczy, tak jak macie, jak gracie impopable i możecie na przykład wybrać fast tracka, który powoduje, że zaczynacie tam chyba od 25 albo od 35 rundy, to teraz pojawił się również nowy tryb i on nazywa się ten i polega na tym, że można postawić chyba, z tego co się orientuję, tylko 10 małpek. Właśnie nie wiem, czy to jest tak, że 10 małpek, czy bierzecie 10 jednostek, ale wydaje mi się, że 10 małpek, także to są nowości. Nie wiem, czy jest jeszcze coś. Sprawdzałem, czy jest jakaś nowa misja, jakieś nowe special mission. Póki co nie ma. Jeszcze jeśli chodzi o, przynajmniej ja nie znalazłem. Jeśli chodzi o, jeżeli coś ogólnie przegapię, to wiadomo, możecie mi napisać w komentarzu. Zobaczmy, jak działa ten. Okej, okay, zadaje, czy on zadaje damage? To jest dla mnie ciekawe. Tak, zadaje damage, spoko, cofa i zadaje damage. I ciekaw jestem, czy on ma taki zasięg, czy on ma taki atak jak tak shooter, bo wygląda trochę tak, jakby atakował tak jak tak shooter. To znaczy tak naokoło, jestem ciekaw, czy on ma faktycznie zasięg taki naokoło, czy tylko z przodu jednostki. To jest dosyć istotne i w sumie dosyć ciekawe. Okej, bo o czymś chciałem powiedzieć. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Otóż ten update, na, jeżeli gracie w Bloons Tower Defense 5 na telefonie, to jeszcze go nie ma. Jest odrobinę opóźniony. Taka informacja pojawiła się na Twitterze Ninja Kiwi. Generalnie ja o tej aktualizacji, że będzie nowy agent i tak dalej, to wiedziałem już jakiś czas, ponieważ na Twitterze Ninja Kiwi pojawiła się taka informacja, ja na tego Twittera zaglądam, że ta aktualizacja będzie, że będzie nowy agent i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziałem, kiedy ona wyjdzie, ale wyszła. W sumie ja to nagrywam w dniu, w którym ona wyszła. Wy to widzicie dzień później. Także aktualizacja jest totalnie świeżą sprawą. Muszę postawić dużo tych agentów, żeby go levelować. Myślę, że nagram jeszcze jakiś kolejny film, w którym... bo z tego co pamiętam, tak się levelowało tych agentów. Mówiąc szczerze, to nie pamiętam do końca. Więc no cóż, zobaczymy jak to będzie. Generalnie całkiem spoko wydaje się ta jednostka. Ciężko mi stwierdzić w sumie. To cofanie wydaje się ok. Ciekaw jestem, jak na przykład ze sterowcami będzie. Ciekaw jestem właśnie, czy ten atak faktycznie jest taki, że działa tak, mówię, że działa jak tak shooter. Bo tego w sumie nie wiem na ten moment, trochę ciężko to sprawdzić. W sumie póki co radzimy sobie praktycznie samymi tymi agentami. Na pewno problem jest, że właśnie trochę to spowalnia przejście. Ej, widzicie co się dzieje? Czy wy widzieliście, co się przed chwilą stało? Śmieszna sprawa tam miała miejsce. Był regrow balon i ten agent cofał ten balonik i jakby w tym samym czasie on się regenerował.
to trzeba uważać z tymi jednostkami, bo można sobie zrobić takie, wiecie, perpetuum mobile. Trzeba naprawdę uważać. Postawię tu od razu dart małpkę, żeby ona dobijała te jednostki, które będą tu cofane przez te... przez tych agentów. Okej, okay, no tak jak mówię, muszę ich postawić chyba 50, z tego co się orientuję, żeby wbić go na poziom pro, tak zwany. Nie jest to dla mnie zbyt duży wydatek, bo to kosztuje 5000. Żeby kupić 50 tych agentów, oni kosztowali chyba 110, coś takiego, więc kupno 50, no to no trochę powyżej 5000, tak? Także to nie jest, powiedzmy, jakiś duży wydatek. Dla mnie mam 50 tysięcy, więc 5000 to i tak nie mam na co wydawać golda w tej gierce, także totalnie, wiecie, totalnie nie ma to dla mnie większego znaczenia. Zwłaszcza, że teraz zaglądam do tej gry raczej, wiecie, właśnie w przypadku jakichś wydarzeń. Niewątpliwie jest to swego rodzaju jednak i jakby dla tej gry, dla Bloons Tower Defense 5 w miarę, może nie, że historyczny moment, chociaż historyczny też, w końcu to 10 urodziny, ale jeśli chodzi właśnie o aktualizację, dosyć istotny moment, ponieważ dawno nie mieliśmy w tej grze żadnej takiej właśnie treściwej aktualizacji. Te update'y, które pojawiały się ostatnio, dotyczyły tak naprawdę tylko i wyłącznie, po prostu pojawiały się nowe mapy, tak? W ten sposób to, w ten sposób działały te aktualizacje, które mieliśmy ostatnio, także zawsze fajnie, że pojawił się jakiś nowy agent. Podoba mi się, jak wygląda, teksturka fajna. Wiadomo, też symboliczny agent, bo jakby nazywa się Ninja Kiwi, tak? Wiadomo, twórcy Bloonsów, ta firma nazywa się Ninja Kiwi, więc taki symboliczny agent też. Ja jestem zawsze fanem tego typu rzeczy, także mi jak najbardziej update do gustu przypada. Fajnie też, że dodali ten nowy tryb. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że nie jest on jakoś tak specjalnie, znaczy jeszcze go nie grałem, ale jeśli chodzi o to, co o nim uważam, tak wiedząc w jaki sposób mniej więcej funkcjonuje, uważam, że nie jest zbyt oryginalny. W sensie tryb, gdzie po prostu zamiast dowolnej ilości jednostek macie ograniczoną ilość jednostek, to w sumie, no wiecie, nie jest jakiś dla mnie super specjalny tryb. Jeśli chodzi o takie tryby, które pamiętam, że całkiem mi imponowały, to w Bloons Tower Defense 6, w sensie jakby pomysłem, bardzo fajny jest tryb Chimps, bardzo fajny jest tryb alternatywnych rund. To jest moim zdaniem w ogóle super, alternatywne rundy w Bloons Tower Defense 6, z tym, że tutaj mamy coś takiego jak alternatywne rundy. Alternatywne rundy w Bloons Tower Defense 5 to jest tak naprawdę Mastery Mode, tak? Jak gracie Mastery Mode, no to de facto macie alternatywne rundy, bo... Okej, okay, no to można tak interpretować, nie? Jako właśnie alternatywne rundy, no bo tak jak widzieliście, poleciały na mnie moaby, dużo moabów. W 40 rundzie normalnie chyba leci tylko jeden, tu poleciało kilka. No tak jak mówię, gram Mastery Mode. Szkoda tylko, uważam w ogóle, że w Bloons Tower Defense 6 powinni też dodać Mastery Mode, tylko żeby jakoś inaczej można je było odblokować, bo tutaj naprawdę ciężko jest te Mastery Mode odblokować. Chociaż akurat w Bloons Tower Defense 6 jest może trochę mniej map, więc to by wcale nie było takie złe. Sam nie wiem. No w każdym razie tutaj naprawdę Mastery Mode to jest... Już o tym mówiłem i często mam wrażenie, że o tym mówię. Właśnie przy okazji, jak gramy sobie... Czy ja w ogóle audio nagrywam? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, nagrywam. Zawsze jak gramy sobie właśnie w Bloons Tower Defense 5, to przy okazji mam wrażenie, że zawsze o tym mówię, że ja tutaj chciałbym na przykład zagrać Mastery Mode na poziomie trudności Advanced albo na tym poziomie trudności Expert, ale po prostu nie chce mi się tego odblokowywać, bo to trzeba zdobywać wszystkie medale na... po prostu na tych samych mapach i to jest strasznie uciążliwe, tak? No bo zrobienie jednej takiej mapy zajmuje po prostu trochę czasu. Nie mówię, że jest to nie do zrobienia, ale no powiedzmy, że wolę ten czas jednak poświęcić na coś innego niż na grindowanie po Mastery Mode w Bloons Tower Defense 5. Po prostu, więc no cóż, jest jak jest. Okej, z tego co zauważyłem, nie skomentowałem tego specjalnie, ale wydaje mi się, że agenci nie cofają sterowców, przynajmniej na tym poziomie, na który mamy ich aktualnie. Przypominam, nie mamy ich na poziomie pro, więc... Dobra, ja w tym momencie powinienem skupić się na postawieniu ich gdziekolwiek, bo chcę wbić ten poziom. Muszę praktycznie postawić wszystkich, bo pamiętam, że kupiłem ich trochę ponad 50, więc wszystkich nie muszę postawić, ale praktycznie wszystkich. Ja w ogóle tak mówię, mam nadzieję, że faktycznie tak się to ulepszało, bo nie pamiętam. Postawiłem tą... super małpkę ulepszoną na 2-4.
chciałem już mówić 2-0-4 czy coś takiego, ale to Bloomstar Defense 5, więc na 2-4 postawiłem super małpkę po to, żeby tutaj właśnie stała z tyłu i kontrolowała, czy nic niebezpiecznego się nie dzieje, bo no bez niej to jednak mogłoby być tutaj trochę krucho, nie ukrywajmy. Pyk. Pyk. No i mamy to level up, Ninja Kiwi Pro. I co mi to daje, że on jest pro? Mogę zobaczyć informację? O, możemy. Nie, nie możemy. Nie da się wyświetlić informacji? Dobra, postawmy tu takiego prosa teraz. Zobaczymy zaraz. Dobra, czekajcie, po prostu sprzedam jakiegoś agenta. Sprzedamy tutaj dwóch z początku i postawimy tych pro. Okej? Okay? Chyba dużo szybciej atakuje. Zdecydowanie dużo szybciej atakuje. Dalej nie cofa sterowców, więc chyba po prostu zwiększył się speed attack. Ej, ale to całkiem spoko, bo zobaczcie, te balony naprawdę są tutaj konkretnie cofane. No nie, jest konkrecik, jeśli chodzi o to. Już 700 przebić. Patrzcie, 700 przebić ten ma, a przed chwilą go postawiłem. Ci mają po 3800, no dobra, no to może nie jest aż taka duża różnica. Już nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, ale no tak jak mówię, nieźle, no widać, że jest moc. Widać, że jest moc. Także spoko. Dostawię sobie może, postawmy jakieś tutaj Spike Factory w razie czego. Na Mastery Mode'ach, tak jak mówię, trzeba trzymać rękę na pulsie, bo tutaj naprawdę chwila nieuwagi i robi się bardzo nieprzyjemnie. Tak zresztą widzicie. Jak w ogóle tutaj będą leciały balony? Bo tego to akurat nie wiem, co one kółko tu będą robiły i dopiero potem... Hej, to by była super długa mapa, nie? Gdyby one takie kółeczko robiły i tu dopiero wlatywały, nie? Ale chyba tak nie będzie, w sumie to nie mam pojęcia, ale gdyby tak było, to by była naprawdę super długa mapa. Dobra, z racji tego, że tak mówię, tutaj dużo tych balonów jest cofanych, ja bym chciał jeszcze na wylocie postawić dwa razy Spike Factory. Że wiecie, te balony były cofane i jeszcze wrzucane w Spike Factory. Plus to zawsze spoko, żeby jakiś ciekawy damage na początku wyrwały te balony, które tu wylatują. No i tak, czy ja chcę maga cofającego, w ogóle maga cofającego jeszcze tu dostawić? O, to też jest całkiem ciekawe, nie? Parcie, postawimy jeszcze tornado. Dobra, ale to wypadałoby... Okej. Okay. Przez chwilę w ogóle... Chciałem postawić Mortara w zasięgu Monkey Village. On jest w zasięgu Monkey Village, ale wiecie, jestem przyzwyczajony do grania w... szóstkę. I tam widać, czy jakby jest ten symbol nad jednostką. Tutaj tego nie ma. Dobra, zmieńmy target tu. Patrzcie, idealne to jest, nie? Balony są cofane. Mamy Zomga w 60 rundzie. To jest właśnie... To są właśnie Mastery Mode'y. Normalnie Zomg pojawia się dopiero w rundzie... W której rundzie? Czekajcie, bo mi wyleciało z głowy. W rundzie 80. A tutaj mamy już dużo, dużo szybciej, więc tak jak mówię, no trzeba trzymać rękę na pulsie, bo tutaj często jest nieciekawie. Postawię po prostu trochę więcej tych super małpek. Mam tyle golda, że i tak raczej nie powinienem się niczym martwić. Myślę, że też możemy dostawić gdzieś tutaj Spike Factory. Ponownie ulepszmy w ten sposób. O, tu jeszcze armatę może. Pod rozprysk i stunowanie. Patrzcie, balony, które tu lecą, są stunowane, cofane, cofane przez tornado, potem nabijane z powrotem na te Spike Factory, które tutaj również działają. Mortar tutaj działa, ulepszony również przeciwko grupom balonów, także mam tu naprawdę konkret defensywę. Ta defensywa niestety nie tyczy się sterowców, bo Mac nie jest w stanie tutaj cofać sterowców, nie jest w stanie? Czekajcie, czy Mac... No nie, nie jest w stanie, nie ma w ogóle... W Bloomstar Defense Battles w jedynce też Mac nie jest w stanie cofać sterowców. Czekajcie, bo teraz się zastanawiam, czy w ogóle w dwójce Mac jest w stanie cofać sterowce. Nie, bo tam nie ma... Okej, tam nie ma tego upgrade'u. Przecież. W dwójce druid ma ten upgrade z tornadem. Okej. Człowiekowi się miesza. Już tyle tych gier ograłem z Bloomsów, naprawdę. Jak ostatnio się zastanawiałem, to grałem tak. Grałem w te wszystkie gry 1, 2, 3, 4, to wiadomo. Ale grałem też w Bloomstar Div... Grałem tak, w piątkę. Te, które grałem dłużej, powiedzmy, to grałem w piątkę. W szóstkę. W Battles. W Battles 2. W Bloons Pop na telefonie, w Bloons Adventure Time Tower Defense, w Bloons Monkey City, swoją drogą Bloons Adventure Time Tower Defense, to jest dalej moim zdaniem jedna z lepszych gier.
bardzo, bardzo mi się podobała. Niestety ona nie jest rozwijana od dłuższego czasu. Bardzo żałuję, to jest jedyna gra chyba Bloonsów, która miała taką mechanikę, że poza tym, że odblokowywaliście postacie, to jeszcze ubieraliście im itemy. Podobnie jak mamy w Grow Castle, gdzie jeszcze, wiecie, dropicie osobno itemy i postacie możecie wzmacniać itemami. Czegoś takiego brakuje mi w Bloonsach. Uważam, że fajne by było właśnie takie dropienie itemków, jakieś skrzynki i tak dalej. Chociaż może nie, że lootboxy, bo wyobrażacie sobie lootboxy w Bloons Tower Defense Battles? Znaczy w Bloons Tower Defense 6, albo w Bloons Monkey City. Swoją drogą bardzo czekam na Monkey City 2. Bloons Monkey City to jest naprawdę dobra gra. Więc jakby zrobili dwójeczkę, to byłbym rad. Wiem, że podobno mają robić dwójkę. Jakiś czas temu słyszałem, że pojawiła się taka informacja, że Bloons Monkey City, że dwójka jak najbardziej będzie. No ale niestety albo stety podejrzewam, że za szybko nie możemy na to liczyć, więc no cóż, niestety, ja bardzo czekam, ale czuję, że trochę mogę na to czekać. Mogę czekać na to podobnie jak czekałem na Bloons Tower Defense Battles 2. Czyli uwierzcie mi, naprawdę długo. No tak to jest, nie? Z mniejszymi firmami, że... A też wiecie, za każdym razem jak dokładają nową grę, nową część Bloonsów, to muszą też, co chciałem powiedzieć, myśl Filip. A, za każdym razem, pamiętajcie, że twórcy Bloonsów dalej aktualizują też te starsze gry, więc jak dokładają sobie nową grę, to nie dość, że muszą dbać o tą nową grę, to jeszcze dalej, wiecie, dbają o te starsze gry. Chociaż, ja już o tym też mówiłem parę razy, w tym momencie, jeśli chodzi o Bloons Tower Defense Battles 1 czy Bloons Tower Defense 5, nie dzieje się zbyt dużo. Dlatego tym bardziej jestem rad właśnie z tego naszego dzisiejszego filmu, bo wyjątkowo dużo się zadziało, jeśli chodzi o właśnie piątkę, z racji tych 10 urodzin, bo normalnie zazwyczaj mamy proste update'y, dodawana jest nowa mapa i to tyle, więc tak naprawdę to jest kwestia zaprojektowania nowej mapy. W momencie, w którym wiecie, w Bloons Tower Defense Battles 2 mamy nowy sezon, masę nowych skinów, nowe mapy, bohaterów dodawanych, chociaż ci bohaterowie dodawani są również przecież z... ci bohaterowie już istnieją, tak? To są bohaterowie dodawani z tego. No wiecie z czego. Wiecie, wy wiecie, ja wiem, że wiecie. Z Bloons Tower Defense 6. Tak, także to są bohaterowie, którzy już i tak istnieją, więc nie wiem, czy dodanie ich wymaga jakoś dużych nakładów pracy, nie znam się na tym. Podejrzewam, że tak, bo jednak wrzucenie bohatera z jednej gry, przerzucenie go na drugą, zwłaszcza, że jeśli chodzi o Bloons Tower Defense Battles 2 i Bloons Tower Defense 6, zawsze będę o tym mówił, mamy tam osobny balans jednostek, więc myślę, że tak, że nawet przerzucenie de facto gotowego bohatera do innej gry, do gry, wiecie, z gry single player de facto do multiplayer wymaga jednak pewnych nakładów pracy. Także tutaj jak najbardziej nie dziwię się, że twórcy się na tym mocno skupiają. Nie wiem, jak wygląda sprawa z Bloons Pop, z tą grą. Widziałem, że jakiś czas temu, że tam były jakieś aktualizacje, ale mówiąc szczerze, to nie śledziłem za bardzo. Jak ktoś nie wie w ogóle, część z was być może nawet nie wie, że taka gra istnieje. Ona wyszła przed Bloons Tower Defense Battles 2. To taka gra, wiecie, typowo na telefon, nie wiem jak to powiedzieć, tylko w klimacie Bloonsów. Taka typowo na telefon, że niszczycie jakby takie fale balonów i tyle. Kiedyś była też podobna gra. Kiedyś była podobna gra właśnie od Ninja Kiwi. Zanim było Bloons Tower Defense, zanim wypuszczali Tower Defense, to była bardzo podobna gierka kiedyś właśnie, też od Ninja Kiwi. Tylko nie pamiętam jak się nazywała. Może nawet też nazywała się Bloons Pop. To już było dawno, jeszcze chyba przed Bloons Tower Defense 1. Przed Bloons Tower Defense 1. Także moja była bardzo podobna gra. Dobra, z tego co się orientuję, teraz będzie jakiś bardzo taki nieprzyjemny rush, z tego co pamiętam. Tam leci jakiś strasznie nieprzyjemny rush w tej 84. rundzie. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale pamiętam, że było tak całkiem nieprzyjemnie. Okej. Okay. Spowolnijmy. Odpalmy dwa razy Feniksa. Wow, dobra, no jest masywny ten rush, nie? No jest masywny, no nie powiecie, że nie, no jednak jest moc, ale w sumie raczej nie ma podjazdu. Tu będzie parę zongów leciało, nie? Ale po prostu odpalam wszystkie skille, odpalamy Feniksy. I spoko.
I dostaniemy za to 1200 golda, więc nawet mi się zwróciło trochę za... Trochę mi się zwróciło z tych agentów, których kupiłem. Fajnie, że udało się ich już wymasterować. Fajnie, że mamy ich już na poziomie pro. Jeszcze tylko wam pokażę, jak klikniecie sobie gierkę, chcecie w coś zagrać, na przykład na hardzie, możecie nacisnąć tutaj ten. I wtedy zobaczmy, co się stanie w ogóle. Okej, okay, randomowo. Aha, wybiera mi jednostki. Ciekawe, czy randomowo. Czy z góry określone. No ale tak czy owak wydaje mi się, że... A czy to w sumie może być ciekawe? To w sumie może być ciekawe, szczególnie na Impopable, bo być może nie dostanę farm. A tutaj farmy są naprawdę overpower. A, jeszcze w sklepie pojawiły się skiny. OG skiny do jednostek. No raczej nie będę ich kupował, 7 zł za każdego skinka, to trochę bym się wykosztował, jakbym chciał kupić wszystkie, myślę, że ze stówka by poszła. No ale pojawiły się te OG skiny z tych pierwszych części. Ode mnie to tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tak jak ja cieszycie się, że Bloons Tower Defense Battles, a czy Bloons Tower Defense 5 dostało tę aktualizację. Symboliczną, bo symboliczną, ale jest nowy agent, fajna sprawa. Ode mnie to tyle. Dajcie znać, czy przetestujecie nową aktualizację. Trzymajcie ciepło.